A my teraz mamy godzinę 12:36 i przenosimy się do Francji. A to za sprawą pana Zbigniewa Stefanika, korespondenta polskich mediów, prosto znad Sekwany. Dzień dobry. Tam dotyka państwa. Prezydent Francji Emmanuel Macron odwołał część spotkań zaplanowanych na ten tydzień po to, jak sam powiedział, aby skoncentrować się na walce z koronawirusem. No właśnie, jak Francja radzi sobie z nowymi przypadkami zakażeń? Co piszą media francuskie? Jaka atmosfera panuje na ulicach Francji? Otóż we Francji koronawirus jest tym tematem, który całkowicie zdominował całą przestrzeń publiczną, polityczną, jak również medialną. Na tą chwilę, według danych Ministerstwa Zdrowia, odnotowano na terytorium całej Francji 191 przypadków zachorowań na COVID-19, przy czym jest to o 61 przypadków więcej 24 godziny. Wiadomo, iż koronawirus został odnotowany w 12 na 13 francuskich regionów, przy czym w 5 z tych regionów jest więcej niż 10 przypadków zachorowań, co powoduje, iż Francja obecnie znajduje się w drugim stadium zagrożenia. Jest to na tym etapie jeszcze stadium praepidemiczne, czyli Francja jeszcze nie ma epidemii. Natomiast eksperci wskazują na to, iż zostanie on przekroczony z pewnością w nadchodzących godzinach, być może dniach, a więc Francji grozi trzecie stadium, czyli to najwyższe zagrożenia epidemią. Obecnie zostały we Francji zawieszone wszystkie zgromadzenia, tak już funkcjonujące, jak i przyszłe, w których miało wziąć udział więcej niż 5000 osób. To wpływa bezpośrednio na wszystkie dziedziny francuskiego życia, w tym również na sport. Obecnie francuska minister sportu spotyka się więc z przedstawicielami francuskiego sportu, aby znaleźć rozwiązania na przyszłe dni i tygodnie. Wiadomo również, iż w całej Francji 5700 dzieci nie pójdzie do szkoły do 15 marca, zostaną oni w domach, no właśnie ze względu na powroty ze stref zagrożonych koronawirusem. Wiadomo również, iż jeden z prefektów francuskich departamentów obecnie przechodzi kwarantannę, ponieważ był on w kontakcie z osobą zarażoną na koronawirus, jak również kilku merów miast, a kilku kandydatów biorących udział w wyborach samorządowych wręcz zawiesiło swą kampanię wyborczą w związku z zarażeniem na koronawirus. Obecnie w francuskich aptekach, w tym na razie w Marsylii, bezpłatnie są rozdawane maski przedstawicielom i pracownikom służby zdrowia. Wiadomo również, iż zostały zamknięte różne obiekty, do których może potencjalnie przyjść więcej niż 5000 osób, w tym dla przykładu Muzeum Luwru zostało zamknięte, również ze sprawą pracowników tego obiektu, którzy w obawie przed zarażeniem COVID-19 postanowili odejść ze swych stanowisk pracy. Podobnie dzieje się również w branży transportowej, czy też w komunikacji zbiorowej, gdzie pracownicy coraz bardziej masowo nie chcą podejmować się pracy, ponieważ boją się oni zakażenia koronawirusem. Domagają się oni od państwa szczególnych środków ostrożności, w tym wydania maseczek, rękawiczek, jak i również spowodowania, iż szyby będą zamknięte, szyby oddzielających od pasażerów będą zamknięte. Domagają się oni również prawa do niesprzedawania biletów podróżującym użytkami komunikacji zbiorowej. Tak więc faktycznie nad Sekwaną koronawirus jest tym tematem, tą kwestią, która zdaje się całkowicie zdominować francuskie życie publiczne, polityczne, wreszcie społeczne. We Francji dochodzi coraz częściej do histerii graniczącej z paniką. Zwyczajne krząknięcie na ulicy powoduje strach. Tak więc na tym etapie, jak już wspomniałem, Francja przygotowuje się do wejścia w trzecie stadium zagrożenia epidemią koronawirusa. Obecnie kraj nad Sekwaną jest drugim krajem w Europie co do liczby odnotowanych zachorowań na COVID-19. Tak więc walka z epidemią trwa. Jak pani też wspomniała, prezydent Francji Emmanuel Macron odwołał wszystkie swoje wyjazdy, tak krajowe jak zagraniczne, niezwiązane z walką z koronawirusem, no właśnie, aby skoncentrować się na walce z tą epidemią. Wiadomo również, iż obecnie francuska służba zdrowia jest w stanie wykonać około 1500 testów dziennie. związanych to właśnie z koronawirusem, czyli notowaniem, sprawdzeniem pod kątem koronawirusa poszczególnych pacjentów. Tak więc następne godziny, dni przyniosą kolejne informacje, także zdaje się, jak już wspominali eksperci, iż epidemia nad Sekwaną koronawirusem jest nieunikniona, a eksperci wskazują, iż należy przygotować się, iż liczba zachorowań na COVID-19 we Francji dojdzie do około 1000 pod koniec tego tygodnia, tak więc z pewnością sytuacja jest poważna. Wspomniał pan o odwołaniu zajęć szkolnych, zamknięciu Luwru. Czy znane są panu przypadki zamorskich terytoriów Francji, między innymi Martyniki i Reunionu, gdzie mieszkańcy wysp nie chcieli wpuścić turystów, którzy przypływali na wyspę? Czy te obawy ich były uzasadnione? Otóż na tym etapie, jak już wspomniałem, głównym siedliskiem tego wirusa nad Sekwaną są 3 departamenty znajdujące się w europejskiej części Francji. Tak więc departamenty zamorskie jeszcze nie są na tym etapie zagrożone w takim stopniu, przynajmniej według tych danych, które przydamy na ten moment, jak departamenty w Francji europejskiej, czyli te, które odnoszone w Europie. Jednakże faktycznie podejmowane regulacje i decyzje dotyczą w takim samym stopniu terytorium francuskim w Europie, jak i departamentów zamorskich. Tak więc z pewnością, jeśli Francja wejdzie w 3. stadium epidemii, 3. stadium zagrożenia oczywiście, to tutaj z pewnością te wszystkie regulacje, które będą podejmowane w metropolii, będą również podejmowane w departamentach zamorskich. Tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Panie redaktorze, to teraz na moment już odejdźmy od tematu koronawirusa, bo nie tylko tym żyje cała Francja. Rząd wprowadzi reformę emerytalną w drodze dekretów, a z pominięciem parlamentu. Tak zapowiedział w sobotę premier Francji Edouard Philippe. No i jaka jest reakcja deputowanych, jaka jest reakcja społeczeństwa? Otóż faktycznie zdaje się, iż jeśli chodzi o reformę emerytalną, to komentatorzy i dziennikarze nad Sekwaną zauważają, iż koronawirus stał się sojusznikiem rządzących, albowiem faktycznie zakazane zgromadzenia powodują, iż z pewnością będą utrudnione akcje protestacyjne w następnych dniach i tygodniach. Premier Edouard Philippe zapowiedział, iż zamierza on wycofać spod obrad parlamentarnych projekt reformy emerytalnej, projekt rządowy, i będzie on wprowadzony w życie na podstawie artykułu 39 ustępu 3, który umożliwia, tutaj zgodnie z Konstytucją Francuskiej Republiki, wprowadzenia rządowych regulacji z ominięciem parlamentu, angażując przy tym odpowiedzialność rządu, czyli opozycja miała po ogłoszeniu tej informacji 24 godziny na zgłoszenie wniosek o wotum nieufności dla rządu, co zresztą też uczyniła. 2 wnioski o wotum nieufności będą więc analizowane i będą głosowane dzisiaj w niższej izbie francuskiego parlamentu, co jest, zdaje się, wyłącznie aktem symbolicznym, ponieważ rządzący na tym etapie mają większość parlamentarną, tak więc tutaj z pewnością te wnioski nie zostaną przyjęte. Jednakże faktycznie ta reforma zostanie poddana debacie w Senacie, tak więc być może Senat tutaj postanowi wprowadzić pewne poprawki. Warto mieć na uwadze, iż te wydarzenia wpisują się w kampanię wyborczą poprzedzającą wybory samorządowe, które odbędą się we Francji 15 i 22 marca tego roku. Sam premier Edouard Philippe jest przecież kandydatem w tych wyborach. Ubiega się on o merostwo, urząd mera miasta Le Havre. Tak więc pytanie, jak wpłyną te decyzje na te wybory. Na tym etapie zdaje się, iż premier Philippe jest faworytem, jednakże doszło do pewnych uszkodzeń w siedzibie jego sztabu wyborczego, no właśnie w Le Havre. Tak więc zdaje się, że faktycznie ta reforma budzi kontrowersje. Związki zawodowe zapowiadają akcje protestacyjne na dzisiaj w całej Francji. Manifestacja odbyła się dość nieliczna w Marsylii dzisiaj rano. O godzinie 13:30 mają odbyć się demonstracje w Paryżu. Jednak już, jak wspomniałem, ze względu na walkę z propagacją COVID-19 rządzący zakazali wszelkich zgromadzeń liczących ponad 5000 uczestników. Tak więc Panie redaktorze, i tutaj musimy teraz postawić 3 kropki. Bardzo serdecznie dziękujemy. My oczywiście będziemy mówić o tym wszystkim, co dzieje się we Francji. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy łączyć się również ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem polskich mediów prosto z Sekwany. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.